Witamy w finałowym odcinku Tramlag wganianego po strefie A. Poprzednie dwa odcinki z przedstawieniem drużyn i zasad znajdziecie w karcie u góry. Aktualnie drużyna żółta użyła power-upa, więc przez pół godziny nie pokazuje swojej lokalizacji przeciwnikom. Biegnie ona na stację Poznań-Dębina, by złapać pociąg. Lecimy na Poznań, Krzeszyny! Okej, jest Krzeszyn. Gdzie chcemy się dostać? Do tego lasu? Tu potem do Zielińca, tak, przez to, Browarno na Antoninek. Można jakieś tam autobusy na Krzesinek znaleźć. Nie wiem, po prostu tam jedziemy, bo nie będą się tego spodziewać, myślę. A nawet jak będą, to zanim dojadą na te Krzesiny, to wiecie, że czasu minie? Okej, okay. Raczej to. 162 za pół godziny. Dobra, Poznań Krzesiny zaraz. Wyłazimy. Przycisk otwierający drzwi. Teraz będzie takie śmieszne pikanie. To jest do środy. To jest do środy wielkopolskiej. Dojedziemy zwiedzać kebaby. Weźmiesz na chwilę? Tam się idzie. Ej, w sumie pierwszy raz od początku gry byłem w kiblu. Generalnie mam wrażenie, że Franciszek i Wojtek no będą musieli oddać swoje spodnie do pralni, jak zobaczą te Krzesiny generalnie. Jedzie ten, ja z przodu, ty z tyłu. No, chyba ich nie ma. Dobra, to idziemy. Dobra. Idziemy jeść. Będę pociąg na Krzesiny 14.23, czyli za 20 minut. To jeszcze się jest Dębce. To jest Dębiny, znaczy się. Czyli mają 7 minut czasu na reakcję. 7 minut czasu na reakcję, a myślę, że nie stoją wszyscy na Dębcu. Tak, wiem, że to nie jest długopis. Ale możemy przekreślić setersy. A dlaczego? Bo póki żyjemy, w tym świecie popełniany jest grzech setersów i getersów. Programowanie obiektowym. Generalnie setersy i getersy są bardzo złe, ponieważ przeczą one konwencji programowania obiektowego. Chcesz setersa? Nie, ja nie chcę setersa. A to nie jest seters przecież. O, jest skreślony. Jest skreślony, dokładnie, super. To negacja setersa. Dokładnie. Ale super. Ale sobie zjem negację setersa. Polecam. Ja stwierdziłem, że ja swój pełny posiłek odbędę w Żabce. Tak jak to bywa zwykle. No. Mamy swoje pełne posiłki pod Żabką. No teraz jejemy. Im zostało około 10 minut power-upa. No. No i dobra. Power-up kończy się za chwilę. Za 2 minutki. No, więc siedzimy sobie na dworcu głównym Poznań Main Station i czekamy. Czekamy. Podejrzenia mamy takie, że właśnie dobili się z Dębca na dworzec. Więc lada moment powinni albo tu stąd gdzieś odjeżdżać, albo odjechali chwilę przed nami. Tak, Krzysiek, to też jest możliwe. Czekamy na powrót. Inna opcja jest taka, że siedzi się na Dębcu, Kuba. I wtedy czekamy na naszą lokalizację. Może pójdziemy zjeść, a może będziemy wygrać. Dokładnie, będzie piękny posiłek. Jesteśmy na przystanku Jarosławska Krzesiny, Krzesiny Szkoła, Krzesiny Wiadukt, na życzenie, nad Krzesinką, Jaryszki Składowa, magazyny Jaryszki Składowa, Koninko Drukarska, Koninko Telewizyjne, Koninko Dziennikarska, Koninko Pisarska, Szczytniki, Pętla Szczytniki nad wodą, Koninko Las, Borówiec Las, Siewiecka, Tarnowska, Chrzanowska, Ostrowska, Sławska, Rodawska i Łopawska, Osiedle Czech, Orle Gniazdo, Osiedle. Niestety w środku piosenki Kubie skończyło się miejsce na telefonie, urwał nagranie. Siedliśmy do 14, po wyjściu z Żabki i power-up kończy się za 2 minuty. Mamy nadzieję, że w miarę szybko pokażę, gdzie są, żebyśmy wiedzieli, czy wysiadać na Głogowskiej Hetmańskiej, czy nie. No. Tak. 14.20. Odpalamy lokalizację. Dobra. Ale czemu nie będą mogli tego znaleźć?
Power up się skończył. Nie, tam. Tutaj nie ma tam. Power up im się skończył. Są na Krzesinach, na ulicy Pokrzywno. I czekają na przystanku, na to wygląda. Wszystko stamtąd jedzie na Rataje, jeśli dobrze spojrzeliśmy. Więc my też się pokierujemy na Rataje. Oni teraz wiedzą, na którym będziemy jechać. Tak, ale jak potem wyjdziemy, no to kek. Mhm. Jest ich problem. Dobra. Ciekawe, czy pomyśleli, że wsiedliśmy w jakiś autobus tam na Dębcu. Przesiedliśmy się z powrotem w tramwaj, w którym właśnie byliśmy. No i mamy nadzieję, że będzie jakaś dobra przesiadka, żeby dojechać na Rataje. Oni jakoś tak dziwnie nie ruszyli jeszcze, no bo nie ma jeszcze autobusu, ale no zobaczymy. No więc, przerwa, czytelniczo, jedzeniowo, czekania na swoje zamówienie. Tak jakby, it don't flash, bro. Sadly, I can't take the meal yet. When beep and flash, please take the meal. Ale to nie beep and flash, więc... Nie beep and flash, no. Więc when beep and flash, to wtedy pójdziesz take the meal. O Boże, ja już po prostu widzę, jak oni tutaj przyjeżdżają tym autobusem i nas klepią. A potem na 15 minut tutaj utykamy. Tak, ale za parę minut powinien być już nasz autobus. Którym oni mogli jechać. Tak. Trochę zmarnowaliśmy naszego power-upa, bo siedzimy tutaj pół godziny już. Ale był wykorzystany strategicznie, ponieważ Dębiec jest punktem strategicznym. Wysiądą z tego autobusu i nas złapią. Tak. Zuzanna przewiduje przyszłość. Nie no. Mam nadzieję, że nie jesteś dobrą jasnowidzką. No. To było plan na zbity ryj, bo zepsuł nam głupi przejazd. Tak, 10 minut. Plany. 10 minut czekaliśmy. Mieliśmy o wiele lepszy plan, nie? Jak to było, żeby jechać. Jechać na Szczeszyn! Tak. Mijamy sobie punkt startowy. Cieszymy się w miarę na coś, co pozwoli nam... O! Leci bokiem! No. W każdym razie... No, próbujemy się dostać na Rataje. Jest problematyczna rzecz w tym, że mogą zrobić sobie przesiadkę na osiedlu Czecha ze swojego autobusu w tramwaj. To jest autobus? Nie. A sprawdzę na aplikacji. Kiedy je? Ma opóźnienie? Tak. Ile? 3 minuty. Jedzie wreszcie ten pieprzony autobus, on stał... Minutę jest pociąg na Krzesinach. Mijamy się z pociągiem na Krzesinach totalnie. I generalnie ten autobus stał 6 minut na jednym przystanku. Na prostej drodze. I teraz po prostu mamy taką złą pasę. Nie dość, że mamy 10 minut opóźnienia, bo szlaban był na Dębcu. To jeszcze teraz? Dobra, czekam aż wysiądą. Dobra. Nie ma ich. Dobra. Przystanek Rodawska. Znowu ledwo dobiegliśmy do zapakowanego tramwaju na głównym. Jest to 18. I to daje nam pewną okazję. Jeżeli oni ruszą, to możemy pojechać 18, nie wysiadać na Ratajach i spróbować albo ich przeciąć, albo coś tego typu na rondzie Staruanka, albo nawet na osiedlu Czecha. Tylko ciekawostka, oni się ruszyli tylko o 50 metrów od studia od czasu, jak sprawdzili. Nie no, spoko. To sprawdźcie, jakimi autobusami mogą jechać i gdzie one się przyczyniają z trasą 18. Bo nie wiem, czy nie lepiej pojechać dalej niż na Rataje. Bo oni mogą wysiąść wcześniej. Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, poza tym, że kupiłem tą książkę. Więc jest sponsorowany przeze mnie. Ale tak, że tak powiem, cykl demoniczny jest super zabawą. Albo krąg. Ale chyba cykl. Cykl. To się zawsze myli. Tak. Dowiedzieliśmy się też, że na przykład podstawowe tofu wcale nie jest z kurczakiem. A, to prawda, no podstawowy pad thai jest z tofu. Tak, podstawowe tofu wcale nie jest z kurczakiem. Ależ oczywiście. And then he said it again. No, gdzie siedzimy. Oni podobno jakiś content na Krzesinkach robią. Tak, ale nam się nie chce gonić na razie. Zrobimy przerwę, będziemy gonić za chwilę. Niech robią sobie content. Zrobione dzisiaj 17 tysięcy kroków, więc mamy czas. Oni do nas przyjdą. Albo my do nich. Jeszcze nie wiem. Siadamy chyba na ustej. Łopatska. To jest to przyrodzie. To jest jakiś wiadukt. Czekaj, Łopatska czy tam wcześniejszy? Rudawska jeszcze była.
Łupawska. Bo na Łupawskiej jest minuta chyba, więc... Tak, minuta różnicy. Następny przystanek. Jakbyście jechali pociągiem czy autobusem? I nie wiem, w ogóle nie wiadomo nic. I przede wszystkim nie wiadomo, czy oni w ogóle się spodziewali, że pojechaliśmy na Krzesiny. Możemy nagrywać mnie. Przede wszystkim musimy uciekać. Została godzina 24 do końca gry. W momencie, w którym jesteśmy daleko od nich, daleko od nich w polu, wygrywamy. Dobiegliśmy właśnie na 154 na spławie, bo jedzie identyczną, ale odwrotną trasą do tego, którym jadą oni. Teraz musimy pilnować, gdzie oni wysiądą. No i miejmy nadzieję, że albo do nich dojedziemy. No tak, no po prostu oni wysiądą i do nich dojedziemy, a jak nie będą wysiadali, to my wysiądziemy i ich złapiemy. Więc trzeba tego pilnować. Ale jest w miarę okej. Siedliśmy na jakiejś spławskiej przystanku tu. No co, obecnie musimy iść po trawie, bo nie ma chodnika. I idziemy na szagę do lasu się schować. Lewą stronę ulicy się chodzi, nie? Wygląda na to, że wysiedli na ulicy Spławie. A nasz autobus jedzie na Spławie. No, no nie jest to do końca aż tak dobre, jak to brzmi, bo on jedzie z boku do centrum bardziej, a oni są na samym obrzeżu, ale wygląda na to, że kierują się w tamtą stronę. Może nawet na dokładnie ten autobus. Więc... Osiedle Jagielońskie. Trzymajcie kciuki. Doszliśmy do tego, że mogą wejść do dwóch różnych autobusów i musimy się ustawić między dwoma przystankami, przez które potencjalnie mogą przejechać, w zależności od tego, do którego wsiądą. I jak będziemy pomiędzy nimi, to wtedy będziemy wiedzieli, którym jadą i wtedy tam oby zdążymy dojść. Dobiec. Generalnie na osiedle Czecha chyba łatwiej się dostać, więc powinniśmy być bliżej tego osiedla Lecha 1. A nie, trzeba wziąć pod uwagę, tym bardziej, że pierwszy jedzie na osiedle Lecha 1, więc... Pierwszy jedzie na osiedle Lecha 1? Tak. No to musimy zdecydowanie być bliżej niego. Mogli wsiąść w tak zwanego kleszcza, czyli na 4-3 ileś? 430, ile? 432, 435. I na rondzie, które było za nami, mieliśmy dwie trasy do wyboru. Iść na północ i przekroczyć niebezpieczną trasę, albo iść tu i blokować możliwości Franka i Wojtka. Albo, no tak, muszą tam dojechać, jeśli jadą kleszczem, nie? Bo jak jadą jakimś autobusem, to... każda inna opcja niż kleszcz to w ogóle idzie za 20 minut. Jednak nie wysiedliśmy na Czecha. Mamy nadzieję, że złapiemy ich tuż zostają przed, póki co. Że złapiemy ich tuż przed wiaduktem. Jakby mnie przekonało przede wszystkim to, że jeśli oni nie planują wracać, no to my musimy się do nich zbliżyć. Więc zostaliśmy. Że jeśli nie poszli, nie pojechali kleszczem, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Teraz jak Wojciech Kot i Szkoma uciekali, to kwestia była taka, że nikt nie musiał ich gonić tak naprawdę. Był quest do wykonania, albo więc zjedzenia czegoś. Było... No i tak naprawdę byli na takim odludziu, że po prostu kręcili się tam pieszo. I tak naprawdę nikt nie miał na nich fokusa, ale w tym momencie na nas jest absolutnie gigantyczne agro. No i teraz ważne pytanie, czy za tym wiaduktem wysiąść. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. No nie chcą podawać swojej lokalizacji. Network update? Nie, nie no. Boże, oni są tak bardzo za nami. Tam ktoś idzie przed nami, ale chyba nie oni. Nie każdy mieli taką bluzę. Nie taki stary. Każdy, kto ma czerwoną kurtkę, robi mi gigantyczny jumpscare. Ja nawet nie wiem, czy ktoś ma tą czerwoną kurtkę wśród tych ludzi. Bo... Nie wyglądało na czerwoną z daleka. To jest pomarańczowe. Ale na to z daleka wyglądało na czerwone. Ogólnie Kuba mówi, że mogli wysiąść kleszczem. Tam przed nami jakoś. Więc musimy skręcić. No, jako że Ignacy pisze update, to prawdopodobnie są na naszym tropie. Blisko. Nie wiedzą po prostu, na którym wysiąść. Z ronda, którego nawet Poznań nie rozumie. Drużyna, która pewnie nie złapie nikogo innego przed tą 16 już. Oj, tam przedłużyła nam się przerwa jedzeniowa, ale niczego nie żałuję. Przynajmniej się najadłem.
A i tak zrobiliśmy najdłuższą ucieczkę chyba. Brzuch jest najważniejszy. Więc najdłuższa ucieczka. Według planu 34 minuty. Będziemy na styku. O ile się ruszą w naszą stronę, to ich złapiemy. Jeśli ruszą w drugą stronę, to nie. No, chociaż nie wiem, czy teraz nie mają też szansy na najdłuższą ucieczkę. Bo 11.20, oni nas... Policzymy to w postprodukcji. Policzymy to w postprodukcji, najwyżej będziecie nas nazywać kłamcami. Ogólnie za nami są jakieś dwa osobniki. Ten, którym tutaj dojdziemy? Tak, na razie tu. Za nami są jakieś dwa osobniki. Jeden osobnik ma czerwoną kurtkę. I nadal nie ustaliliśmy, czy ktoś z nich miał czerwoną... Biała czapka była. To nikt nie miał chyba białej czapki. A tu jest jakiś przystanek autobusowy. Kiedy jedzie? Ale zobacz może, kiedy tu jedzie jakiś autobus. To jest 154, 162, to świąteczna wersja. Wiesz? Dobra. Ale... Iść tu? Tak. Dobra, bo to w ruchu wypiory jest. Można pójść potem przy autostradzie jakoś. O Boże. Jest przejście. No zobacz, no kiedy po, no, do, jak, do, jak dojadę, tam są takie trasy, które nie będą na pewno. Weszliśmy właśnie na jakiejś ulicy na W. Idziemy szybkim... Wieprawska. Na Wieprawskiej. Idziemy szybkim krokiem, bo oni są mniej więcej w takiej odległości... Pół kilometra? Że, nie, dwa kilometry. No trochę. Że my tak w miarę przy dobrych wiatrach dojdziemy na przystanek, na który oni mogą potencjalnie pójść. Z tym, że jest jeszcze szansa, że oni po prostu pójdą w pole i się będą kampili na koniec gry. To nie byłoby mile widziane. Cały czas się obraca i patrzę, czy nie idą. Została godzina do końca, nie? Jest 15.02. Róbcie to regularnie. Ignacy kropka dał. Róbcie to regularnie. Na pewno jedyne, o czym myślę, to że robić update. Kiedy zamówię się obracam, to ich nie ma. Zawsze się obracam i ich na razie nie widzę. Jest ta Kuba. To jest chyba ślepy zaułek. Mam jeszcze drogę. Dobra. Pójdźmy na mapę. Jeżeli nie... Pójdziemy obok. Tu jest... Tam jest taki kawałek kanału, ale potem możemy iść po prostu na hamach przez pole. Musimy iść. Obracam się i ich nie widzę. Potem się każe, że oni czekają na Krzesin, na... Są sarenki, tylko że tyle razy widzę sarenki, to nie jest nic nowego. Idziemy jakimś wydeptanym szlakiem. Niestety przez część pod stację, bo wydawało się, że tam jest ścieżka. Na mapach chyba ścieżka, ale jednak nie. Aż by za późno, żeby się wrócić. I jak biegają te sarenki. Jak tu nie będzie żadnego chodnika, to przysięgam, że... Idziemy. Jesteśmy chyba nad autostradą. To jest autostrada. Więc idziemy po wiadukcie nad autostradą. Sytuacja jest taka, że jak my wsiądziemy, to nie będziemy wiedzieli, czy jechać dalej, czy wysiadać, bo oni dopiero wsiadają. Mamy 50-50, że trafimy na właściwy autobus. No, bo oni mogą jechać w jedną albo w drugą i nie jesteśmy... Ale bardziej prawdopodobne, że jest, że pojadą w naszą stronę, chyba. Bo wiedzą, że jest mało przystanków w naszą stronę i wiedzą, że my możemy nadjeżdżać z tej strony. Ale z drugiej strony też nadjeżdża z Rataj. Do kitu trochę. A jesteś pewien, że te dalsze też nie mają pokrycia? One wszystkie są dwustronne, tylko są niektóre na żądanie. No to git. No to wysiadamy na przedostatnim. Znaczy na przedostatnim musimy ocenić, czy oni się ruszyli. To będzie ekstremalnie na styk. Jedzie ich autobus chyba. Bo to się każe wysiądą z tego, co jedzie tu. Nie uciekamy, nie? Są. Są oni? Są. Udało
Udało się, jest! Mamy ich! Nie! Okej, dobra, wsiadamy w to! Jest! Wygramy! Jest! Ale kurde, stres był! To... Cała nadzieja w tym, że też się spóźni. Tak! Jest! No i tyle było z tego gonienia, bo zaczynamy nasze 5 minut przerwy po zmianie. Tak, bo tak jakby okazuje się, że Ignacy ich dogonił. A my tak. Siedzimy na jakimś... Szanujemy. Stanku. Końcowa wiadomość od drużyny naszej. No niestety jesteśmy uziemieni w ostatnich pół godzinie na Krzesinach. I zostaliśmy oszukani przez Franka. I przez los. Ale moim zdaniem i tak w sercach naszych i waszych też wygraliśmy. Nie. Nam... Jakby to, kto wygrał w sercach widzów, zależy od tego, kto montował. Więc nawet nie myślę. Tak więc generalnie ja kibicuję Wojtkowi w tym momencie. Kuba chce nam kibicować. A otóż Mortko. To się nie uda, ale zobaczcie to dopiero na filmiku. Bo jesteśmy w dupie. To znaczy, ledwo ruszyliśmy dupę z Rataj. Bo czekaliśmy tam na was, bo myśleliśmy, że będziecie boltować jednak do miasta trochę, że inaczej was tam wykurzy. Plan nie wyszedł, ale przynajmniej zjedliśmy. Los nam rzuca kłody pod nogi z przejazdem kolejowym. Z opóźnionym autobusem, który stał w miejscu. Gdyby nie stał w miejscu 6 minut, to byśmy uciekli do lasu. Stwierdziliśmy, że tak, żeby im pokazać, kto tu jest najlepszy, zamiast kampić się w lasach, pojedziemy prosto na osiedle Czecha. Potem się przesiądziemy ewentualnie w jakiś tramwaj i przynajmniej będzie ciekawe. To wstań tak, że wytnie cały ten fragment, chyba że dam nazwę jakiś postscriptum. POV i siedzicie, bo już wiecie, że nie wygracie. I tak będziecie próbować gonić. Tak, będziemy naganiać po prostu wszystkich nadchętnych. Zastanawiam się, w którą stronę uciekają. Oni uciekają do nas, nie żeby coś. Chyba się przesiądziemy na 18, 2 minuty po naszym tramwaju. No jest dobra szansa, jest po naszym autobusie. Jest szansa, że nas złapią, ale ja uważam, że. Znaczy. Ja uważam, że wsiedli w jakiś losowy autobus i że nie zdążą dojechać do Czecha. To jest moja nadzieja. Już raz się myliłem, jeśli chodzi o nadzieję względem ich, ale. No ale jakie by to było dobre, jakbyśmy uciekli tuż pod nosa? Franciszek nas oszukiwał, nie? Jakby dawał nam fake info. Dokładnie. I współpracowaliśmy. Dokładnie. I to się nie znajdzie, moi drodzy, na kanale Franciszka. Ale to może się znaleźć na moim kanale. Tak. Podlinkuję komentarz pod filmikiem Franka, jeżeli on tego tu nie wstawi. I wstawię wiadomość na ten kanał. Na mój Faramirek, subskrybujcie. No to już za minutę. 29. Nie, to już kończył minutę. To możemy wsiadać, to lecimy. Coś daje? Nie wiem, sprawdzimy. Jesteśmy przyczajeni między kołami, żeby nas nie zobaczyli, jeśli są na osiedlu Czecha. Jeśli ich zobaczymy, to chowamy się jeszcze bardziej i trzymamy kciuki, że nas nie złapią. No więc finiszujemy w pięknym stylu, czekając sobie na takim pięknym przystanku na żądanie. Nazywa się on Osiedle Tysiąclecia, bo wiemy, że jedziecie tym tramwajem. Chyba, że wysiedliście. Ale... Będzie autobusem. Ale tak, znaczy, tak autobusem. Zamiast przekazany. Ale jeżeli rzeczywiście jedziecie i wpadniecie w nasze lepkie łapki, to bardzo mi przykro, że tak to się właśnie skończy. Ale ta wygrana nam się po prostu należała. I jeżeli nie będziecie na tyle mądrzy, żeby wysiąść gdzieś po drodze, a macie już jakieś dwa przystanki chyba, jeżeli dobrze patrzymy na waszą lokalizację, no. Albo i mniej, to was łapiemy. Bardzo przykro, ale... To będzie po grze. To będzie po grze. Bo złapanie was teraz, jak jest 42 i macie 15 minut cooldownu potem. No nie! Wasz autobus. Tak, no nie wysiadanie też ma sens. Tylko. Okej, Wojtek napisał, że to chyba końcówka, ale nie poddawać się. O ile to się uda. A jak nie, to i tak pewnie wsiądziemy w ten autobus, tylko po prostu już pojedziemy na główny. Przyjdzie, kończymy grę, tak? Ale to powinno się udać? Znaczy statystyka mówi, że nie, dlatego właśnie się to uda. Jaka statystyka mówi, że nie? Pan!
Co się nie uda, jak się uda. No pewnie. Taki plan. Jak tam ich pozycje? Jadą na nas, słuchaj, jadą na nas. Już jadą tak jakby zjeżdżają na Hartowo, że tak powiem, jak widać na załączonym obrazku. Lokalizacja Ignacego się nie zgadza, ale... Ale Franek jedzie czekamy dalej. Tuż za rogiem. Dokładnie. Kto wie? Trochę się zastanawialiśmy, czy nie iść dalej, ale... Ale chyba dobrze, dojedziecie tu do nas, wierzę w was. No. Także ten. Powodzenia. W uciekaniu. Możemy się spóźnić na 18 i wtedy chyba lepiej nie wysiadać. No. Ale gdyby to było tuż przed 18, to taka szybka przesiadka mogłaby być dla nas dobra. No właśnie ta 18 uciekła, więc po ptakach chyba nie wysiadamy. No tak, nie wysiadamy. Znaczy, jeśli oni są na tym przystanku, chyba ich nie ma. Znaczy, nie widzę. Dobra, ja biorę tył, ja biorę tył. No więc, jest i autobus, w którym może, mogę już tu jechać. Są, siedzą. Bierzesz ich? Nie ma ich? Nie ma ich. W takim razie ich nie ma. To w takim razie akcja nieudana. I chyba wysiedli. To możemy iść w tamtą stronę. Czekaj. No chyba, że wysiądziemy i pójdziemy na Franowo. Wiesz co? Nie, nie wysiadajmy. A czemu? Na Franowo też są tramwaje. Mam nadzieję, że ich tu nie ma. O Jezu, dużo ludzi. Dużo ludzi. Ale ich nie ma. A jeśli na Franowo nikt nie dojedzie, wysiądźmy i jedziemy. Dobra, wysiadamy. Co? 15.40, to jest 1.62. Oni musieli gdzieś być. No to chyba wysiedli. No to będziemy ich gonić w takim razie. Dobra. Let's go. Mamy 13 minut. No niby mogą tym jechać, no ale Jezu. Ja nie mam takiej kondycji. Mamy 17 minut. Dobra. Generalnie za minutę zuda chyba. No oni nas chyba nie obchodzą. Jaka Ika? Ikea. Ikea. Jeśli jest otwarta. Tak. Schowajmy się w Ikei. A daleko do tego przystanku? Na piękne zakończenie stwierdziliśmy, że pojedziemy do Ikei. Znaczy no pobiegniemy, no bo... Miejsce publiczne, można tam wchodzić. Mogą być tuż za nami. Ale jest to teoretycznie miejsce publiczne. Dobra. Dobra. Lecimy. No i do Ikei. Proszę Państwa. Update'uj ich, nie? Dobra, jesteśmy w środku, jest spokojnie. Ja tam nie wierzę, że są w stanie nas dogonić. Chociaż Ignacy, wiadomo, pewnie powie, że tak. Znaczy, no teoretycznie mogą dojechać z tą jedynką. To jest... Wiesz co? To jest jakieś dziwne przejście? Znaczy, tu jest dziwne przejście, tam jest normalne przejście. A tu jest... Dobra. Możemy się schować wzdłuż normalnego. Bo każdy... Nie, Ignacy. Bo jak oni będą nas szukali na szybko, to pójdą skrótem. Więc jak my nie pójdziemy skrótem, to będziemy w miejscu, którego nie przeszukają. I pamiętaj, że oni będą od centrum. No wiadomo. Mogliśmy wejść od przodu. My weszliśmy od przodu. Mam na myśli od końca. Nie chcesz tu gdzieś usiąść? Byłby nawet dobry pomysł. O, czekaj. Tutaj. O, to nie jest stricte zamknięte, ale tutaj nie dojdą. Tutaj ja się zgadzam na kampienie, może być. Oto Ikei, tu oni są. Pani zasyłają muzykę, tu są. No dobra, w sensie wiesz co, zostało 5 minut. Teoretycznie mogą tu dojść, ale myślę, że mogą tu nie zajrzeć. Znaczy, nie chcę ci gratulować jeszcze, no bo mogą tu wbić w ostatnich minutach i z nami wygrać. Wojtek napisał, że nas nie złapią, ale to może być bait. Zostały jeszcze chyba 3 minuty. 2:10. Dzięki, Ignacy. Więc wydaje mi się, że no albo baitują i są dużo pod nas, albo rzeczywiście, nie wiem, są na kurczynie. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2.